Czołem, drogi Ancymony, nadszedł ten czas, kiedy to próbuję swoich sił we vlogowaniu. Nie wiem, co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że z pochodniami po mnie nie przyjdziecie i jakoś się to będzie oglądać. Po co to robię? Nie wiem, jakąś mam taką dziwną wewnętrzną potrzebę, żeby sobie pogadać na przeróżne tematy, a nie zawsze przy jakiejś recenzji, przy jakimś filmie, które przeważnie robię na kanale. Mogę sobie pogadać tak bardziej na luzie, chyba że to streamy, ale niestety streamów na YouTube jeszcze robić nie mogę, takich jak na przykład teraz. Mogę jedynie streamować grę z konsoli, a pogadać sobie tak na luzie nie mogę. Pierwszy temat, który bym chciał dzisiaj z wami podjąć, to książka, mityczna książka, o której wiecznie pieprzę, a nic nie pokazuje. Pokazać jeszcze nic nie pokażę, no, chcę to dopieścić po prostu, nie wynurzać się z całym materiałem już wcześniej, chcę po prostu to dopracować, zrobić to tak jak sobie wymarzyłem i dopiero wtedy się tym chwalić. Jak wiecie, byłem we Wrocławiu gadać właśnie o tym temacie i szczerze mówiąc na ten moment stawiam na coś takiego jak self-publishing, czyli chciałbym wydać to własnymi siłami, zadbać samemu o preordery, zadbać samemu o wysyłkę tego wszystkiego, o składowanie, o wybranie jakiejś drukarni. I z tym ostatnim punktem mam największy problem, bo trochę się rozeznałem, jak to ma wyglądać i szczerze mówiąc ceny rozwaliły mi mój gruby łeb. Złapałem się za głowę, jak usłyszałem, ile kosztuje wyprodukowanie takiej książki w drukarni. Jeśli chciałbym, nie wiem, mieć twardą oprawę, jakieś 300 stron, kilka screenów, bo patrząc na to, jakie są ceny, to raczej nie szedłbym w to, żeby wrzucać screeny z każdej jednej najdrobniejszej gry, bo tam tych gier będzie około 150 w książce. To sława się drze. I myślę, że o ile ludzie mnie nie zjedzą, to wystartuję ze zbiórką na Polak Potrafi, czy na Zrzutce, na czymkolwiek, co pozwala na taki temat, żeby po prostu jakoś to sfinansować, nie wiem, dopomóc sobie. Jak to będzie wyglądać, jeszcze nie wiem, nie myślałem, muszę się za to właśnie wziąć porządnie, żeby nie zrobić kichy po prostu i nie zrobić z siebie debila. Żeby ludzie później wytykali mnie palcami, mówili: o, ten gruby skurwysyn, jebany żebra na książkę, nie umie się sam wydać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No. Na ten moment właśnie w to bym wszedł, bo z wydawnictwami bywa różnie, a i szczerze wątpię, że jakiś wydawca chciałby wydać książkę o grach jakiegoś grubego no-name'a, kurwa, ze wsi, która się zwie Grzymalin. Szanujmy się. I dlatego właśnie taka decyzja. Jeszcze może to nie jest coś ostatecznego, bo będę robił jeszcze dalsze rozeznanie. Codziennie to robię zresztą. I szczerze mówiąc, to bardziej bym właśnie wolał skłonić się w stronę jakiegoś wydawcy, bo sądzę, że to mogłoby mnie wszystko przerosnąć, jeśli bym się za to sam jeden tylko gruby żuczek zabrał. Za wysyłanie tego, za drukowanie, za całą promocję i tak dalej. Chociaż z tą promocją to jest różnie w kwestii wydawców. I tak, na ten moment, na razie tak to wygląda. Jakiś termin, myślę, od grudnia, żeby to wydać jeszcze przed świętami. Napisane już mam dość sporo, ale największy problem to będzie, wydaje mi się, zaprojektowanie tych wszystkich stron, nie wiem, ponumerowanie stron, ułożenie tego w jakąś logiczną całość, żeby to w ogóle, no, miało ręce i nogi, żeby to nie był po prostu zlepek, kurwa, tekstów o grach i wrzucone to wszystko w pizdu, wymieszane bez ładu i składu. Chcę, żeby to wszystko właśnie miało ręce i nogi, żeby to się mogło wam podobać, żeby nikt nie żałował, że mnie, jeśli już, to wesprze, czy kupi tą książkę. Także zobaczymy. Będę na pewno informował o wszystkim na bieżąco. Kolejna sprawa to tajemnicza paczka z Francji, o której wam pisałem jakiś czas temu. Właśnie do mnie doszła i
Dostałem ją od, nie mogę powiedzieć od kogo, od tajemniczego dobroczyńcy, który jednak wolał zostać anonimowy. Paczka z Francji pomoże mi w tym, żeby zrobić jakieś ciekawe streamy. Mam taki pomysł już na serię całą filmów czy streamów. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. A tą paczką jest takie cudo. Ring Fit Adventure na Switcha. Chcę zrobić z tego taką serię w stylu, nie wiem, gruby gracz, dba o zdrowie, coś takiego. Jakiś czas temu zacząłem biegać i jedyne co się dorobiłem, to kilku kleszczy, które musiałem wyciągać, a bebzol jak był, tak jest. Mam nadzieję, że to mi pomoże w tym. Liczy kalorie, naprawdę daje podobną w kość i mam nadzieję, że i mojemu grubemu dubsku to coś dopomoże. No i mam nadzieję też, że jakieś filmy z tego się będą się wam podobać, bo mam trochę planów na to. Swoją drogą, co do planów jeszcze na kanał, to w najbliższym czasie zacznie się pojawiać więcej filmów, bo postanowiłem, że będę je robił krótsze, ale bardziej treściwe, bez jakichś 25-minutowych molochów, gdzie zamulam was swoim głosem i pierdolę już momentami od rzeczy. Chcę to robić lepiej, ale krócej. O niektórych grach zresztą zwyczajnie nie mogę gadać przez 10 minut, jeśli to jest jakiś indyk, który polega tylko na, nie wiem, biegnięciu przed siebie i nie wiem, skakaniu po ludzikach jak Mario. No, o czym można gadać na przykład o starym Mario przez 10 minut? A takich gier jest sporo, akurat teraz kilka takich ogrywam i zwyczajnie materiał dłuższy niż te, nie wiem, 6-7 minut byłby nudny, nie miałbym o czym gadać i zwyczajnie nikt by tego nie chciał oglądać. Nie mówię, że teraz ktoś chce to oglądać, ale no, jakoś te wyświetlenia i subskrypcje ostatnio trochę się podniosły. Przeważnie przy filmie jakiś czas temu było 100 wyświetleń, teraz już jest 200, więc o 100% skoczyło. Ja tymczasem idę testować to pudełeczko, zaraz podłączę to do Switcha i zobaczymy, ile to da. A z wami się żegnam, mam nadzieję, że jakoś się to da oglądać. Postaram się jakoś przy montowaniu to jeszcze upięknić, bo ta moja morda naprawdę w tej kamerze mnie przeraża. Trzymajcie się, Ancymony, i do usłyszenia następnym razem. Yo!